właśnie tą ulicą biegnącą wzdłuż Nogatu zimą 1994 roku szedł M, bohater powieści Kino krótkich filmów. Chciałbym Państwu zdradzić, co M zobaczył tam, na drugim brzegu rzeki. U samych stóp twierdzy, chodnikiem wzdłuż rzeki, przemykali z rzadka jacyś ludzie, tacy mali jak szczelina między kciukiem a dotykającym go już prawie palcem. M za bardzo im się nie przyglądał, skupiony na zamku, mówię, nie przyglądał się przechodniom, jednak dwójkę z nich wyraźnie zauważył, zapewne dlatego, że oni jedyni nie dreptali w tę i we w tę, lecz stanęli nieruchomo pomiędzy basztami. Patrzyli na twierdzę, tak jak my, na drugim brzegu, tyle że musieli zadrzeć głowy, jakby wystawiali się na dotyk śniegu. M zdawało się, że rozpoznaje mężczyznę w kapturze i kobietę w szarych chustach. Zrazu uznał, że to jest powidok, taki jak po zaciśnięciu powiek, albo że to całkiem inni ludzie, choć nader podobni do dwojga, których ujrzał w Nowym Jarze, szczególnie kobieta. M próbował lepiej jej się przyjrzeć, jednak była zbyt daleko. Z tej odległej perspektywy uderzała tylko jej dziewczęca niemal kruchość, tak bardzo wyraźna na tle potężnego zamku. Niezależnie od tego, kim była kobieta, która stała pod basztami, mieszkanką okolic, cyganką, turystką z Bałkanów, czy tylko mirażem, nieostrym obrazem w kinie pod sklepieniem czaszki, M widział w niej Miriam z Nazaretu i z osiedla w Nowym Jarze. Stała pod murami swego zamku. Uderzyło go, że to jej zamek, kiedy wypowiedział szeptem nazwy Malbork, die Marienburg, Grut Marii. Podobnie jak w setki i tysiące innych fortec, miast, kaplic i katedr w aż tak wielu miejscach ziemi, spisano weń imię tej cichej żydowskiej dziewczyny. Chyba była tym zdumiona, nie umiała tego pojąć. M odniósł wrażenie, że ta masa cegieł ją przygniata i miażdży jej kości. Najcięższe w tych murach wydawały się wtopione w nie obrazy, wrośnięte tam głosy, ta cała splątana opowieść o nędzy i glorii śmiertelnych, którzy wznieśli zamek nad zamkami na chwałę patronki, a zarazem na świadectwo ich własnej potęgi i władzy. To była opowieść o mnichach, którzy podbijali kraj nad Dolną Wisłą, zdobywali leśne Prusy, polując na ludzi, jak poluje się na dziki. Wprowadzali swój porządek w całkowicie obcym uniwersum. Wznosili warowne klasztory, żeby strzegły ich przed wrogim światem, bo słowo jest słowem, obietnica obietnicą, ale trzeba mieć zapasy srebra, pszenicy i broni. Budowali ludwisarnie, mosty, młyny i karwany. Kochali zwycięstwa, dostatek i konie. Miłosierni i okrutni. Mieli w sercach litość i mieli nienawiść. Modlili się długo, modlili się krótko.
bez wiary i z wiarą pożyczali na wysoki procent, piekli chleb, leczyli chorych, handlowali zbożem, bursztynem i drewnem, skręcali się z bólu, karmili ubogich, lokowali wsie i miasta, kłamali i kleli, lękali się trądu, jadali w milczeniu, lubili podróże, byle tylko nie w czas pluchy, gdy kopyta końskie grzęzną w bagnie. Wydawali oszałamiające uczty, tęsknili, marzyli, ratowali i bronili swoich, mordowali bez pardonu obcych, codziennie sławili i codziennie zabijali Boga. Ona też powinna była umrzeć, jej kości powinny być miazgą, ale stała u stóp zamku. M widział wyraźnie, tak drobna i krucha jakimś cudem była większa i znacznie mocniejsza od największej góry cegieł na naszej planecie. Sprawiała, że mimo szaleństwa wpisanego w owe mury, biło z nich niewiarygodne piękno. A w nim trwała cisza, ta sama co w lesie, słyszalna wbrew szumom ulicy i miasta. M widział, że to piękno za rzeką jest z Miriam, ofiarowującej światu syna, bezdomnego króla na wygnaniu, bez korony i bez armii.